Dochodzimy do takiego punktu, w którym to się urzeczywistnia, w którym to już nie jest plan, w którym tę przeszłość, tę naszą przeszłość my śmiało, odważnie odcinamy i idziemy do przodu z podniesioną głową. Dzieci za to dostały od państwa 40 milionów i od centrali 3000 dolarów. Także ja to mogę parę razy dziennie przecinać, naprawdę. Tak się cieszę, że choćby i parę razy dziennie. Dziękuję. Ciao. Przepraszam bardzo. Przepraszam pana bardzo. O, ja widzę, że wstęga już została przecięta. No właśnie, a ja spóźniona oczywiście, jak zawsze. O, panie ministrze, przepraszam, czy ja bym mogła zadać pytanie? Oczywiście, jestem do dyspozycji. Dobrze, tylko ja się przygotuję. Czerwce w historię zawsze obfite. Dziś czerwca, dzień 17.92 roku, a na otwarciu pierwszej polskiej restauracji amerykańskiej sieci fast food widoczną tutaj wstęgę przeciął minister pracy i polityki socjalnej Jacek Kuroń. Sam minister pracy i polityki socjalnej. Tymczasem obecni tutaj goście, proszę tylko spojrzeć, ile znanych twarzy. Goście zamawiają pierwsze posiłki i świętują przy kieliszku szampana, którego oczywiście w ofercie nie będzie tutaj, proszę sobie nie robić nadziei. Będą jednak inne pyszności o smaku zachodu i zmian dla telewizji polskiej Marzena Błysk. Inne pyszności, ja powiedziałam inne pyszności, ja nie wiem, ja się nie nadaję do tego serio. Spokojnie, wszyscy mamy zmagania. Panie ministrze, dzień dobry. Już nie ministrze. Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy pan... To znaczy, ja chciałam zapytać, jak pan... Chciałam zapytać. Tak? Przepraszam, ja się bardzo denerwuję, nigdy z kimś tak ważnym nie przeprowadzałam. Ale spokojnie, proszę pytać. Ja odpowiem. To może, czy pan... No to nie wiem, no to czy pan się cieszy? Czy ja się cieszę? Z otwarcia? Cieszę. To dobrze, to dziękuję za rozmowę. Dość krótko. No nie wiem, no nie potrafię po prostu, no nie umiem. No, może wrócimy potem, jestem do dyspozycji. Dobrze, dobrze. A pani się cieszy? Ja... frytki mamy wstawione, bo dużo na frytki zamówień, więc koleżanka wstawiła. Wstawiłaś, prawda? Wstawione, mam, mówiła. Wstawiłaś, świetnie, więc wszystko idzie dobrze, zgodnie z planem. I tak, cieszę się. Cieszymy się. Jesteśmy rodziną. Tak, różne rodziny są. Ale my jednak jesteśmy rodziną dobrą, tak? Miłą, tak? Kochającą się, tak? Tworzymy standardy rodzinnych otwarć, standardy marzeń nowych dla wszystkich początków. Serdecznie witamy w pierwszej polskiej restauracji McDonald's. Serdecznie witamy. Witamy, witamy w przyszłości! Dotarliście! Jezu, jak tu jest pięknie. Tu jest tak, jak pamiętam, że było w innych miejscach, ale jest tutaj. I jak tam jest tutaj, zupełnie jak tam. I to jest takie uczucie, jak się to tu wchodzi, ale jakby to tam, że chyba nie ma drugiego takiego uczucia. Jednorazowe tak jest, tak w życiu całym naszym jednorazowe, że chciałoby się to uczucie jak najlepiej odbić, skoro tylko raz je czuję, to żeby jak najlepiej. Czy ja to najlepiej poczułem? Ja to chyba sobie jeszcze raz chcę poczuć. Ja to chyba sobie wyjdę i wejdę sobie jeszcze raz. Także przepraszam. Jezu, jak tu jest pięknie! Tu jest tak!
wszystko. Chciałbym teraz zamówić. Witam. W czym mogę, nie ma problemu, pomóc? Poproszę podwójnego z frytkami z kolą, z szansą, jakąś perspektywą. Nie ma problemu, powiększyć zestaw. A da się. Da się? W takim razie, jeśli nie ma problemu, poproszę, aby mi powiększyć. Nie ma problemu. Numerek. Co z tymi frytkami się nie wychowują? Stawiłam, stawiłam. No to co? Marzena Błysk, Telewizja Polska. Jak wrażenia? Nie wierzę wciąż, że to się dzieje, że jesteśmy u nas, a jakbyśmy byli tam. Tylko do mikrofonu, jakbym mogła prosić. Rozumiem, przepraszam. Jeszcze raz. Jeszcze raz. U nas, ale jakby tam. A ma pan porównanie? Mam, byłem, bywałem na zachodzie, w Szwajcarii, więc znam ten smak, znam to doświadczenie i mam nadzieję, że będzie tak samo. Dokładnie tak samo? Dokładnie, jeden do jeden, całkiem tak samo. Przepraszam, Konrad, tak? A ja się nie przedstawiałem chyba. Nie? Nie. No, ale Konrad, tak? Tak. No właśnie, tak mi się wydawało, Marzena. Marzena? I możemy na ty, tak? Tak, możemy, ale nie dotykaj mnie. A przepraszam, przepraszam, przyzwyczajenia z zachodu, przepraszam, to ekscytacja. Ja po prostu czuję, że to jakiś dobry omen, że akurat mnie wybrałeś, że to będzie mój rok. Swoje będę miał 5 minut. A, to super, trzymam kciuki. A ty też, Marzena, ty też. Ja może też, jak mi się materiał uda zrobić, to może, no tak. Zbudować trzeba wszystko, odbudować, przebudować, rozbudować, to się wszystko dzieje teraz. To jest czas architektów, a ja jestem architektem. Mój rok, moje 5 minut, czuję to. Aha, a do mikrofonu jakbym mógł. A ty też? Ja też. Ty też? Twoje 5 minut. Moje 5 minut. Do mikrofonu. Tak, do mikrofonu. Do mikrofonu. Warszawa! Życzę ci, żeby od dziś tu smakowało tak jak tam. I żebyś już za chwilę w centrum była kraju, który jest na zachodzie. Zachodzie wschodu. Zacięciem północnym. No, tam właśnie, żebyś była, Warszawo. Smacznego! Warszawo, Warszawo, już jestem z wami. Czuję, że będzie nam razem dobrze. You are welcome.